Bam! Bam! I dzisiaj będziemy robić pączki, które znalazłam ten przepis w internecie. Nigdy nie robiłam takich pączków w domu, ani kiedy mieszkałam na Ukrainie, więc nawet nie wiem, czy to się uda, ale na pewno wiem, że to będzie dobre. Tak. Lifehack z internetu. No, przepis z internetu. Do tego przepisu, do tych pączków potrzebujemy jajka, twaróg, mąkę 250 gram, cukier puder, ale to na koniec do dekoracji, sól, cukier, garnek, olej i sodę. I dwie łyżeczki, jedna łyżeczka mała, jedna łyżka duża. Dobrze, zaczynamy. Trzeba wbić dwa jajka do pudełka, miski, ale mamy trzy. Zabieramy jedno. Tak, chowamy jedno jajko gdzieś. Wbijamy. Jajeczko. Dobra, no to niech to łyż. Tak. Drugie? Dawaj, no, potrzymam twój. Dawaj. Dobrze, starczy. Dawaj. I teraz. A. Dobrze. Nic. Potrzebujemy cukier. Cukru potrzebujemy... Się zdziwiłam, kiedy przeczytałam, że cukru potrzebujemy tylko jedną łyżkę. Tylko. Nie wiem dlaczego, ale tak było napisane. A, i chciałam powiedzieć. Jeszcze potrzebujemy sypiemy. Tego. Dalej potrzebujemy jeszcze sól. Sól. Trochę soli, niedużo. Tak, wsypiemy. I jedną sipotkę soli. Dalej jeszcze potrzebujemy to teraz rozetrzeć. Dawaj. Dobrze. I teraz potrzebujemy twaróg. Tak. I go tu włożyć. Twarogu potrzebujemy 250 gram. Tu jest 250 gram. I teraz musisz to wymieszać. Dawaj, rozetrzyć. To trzeba teraz z jajkiem, cukrem i solą. O Jezu. Dawaj. Jak to dawaj. Ja chcę teraz. Dobrze, bystrzej. I teraz o. Sofia to będzie mieszać. Nie najlepiej wyglądam od razu. Ale to pewnie będzie dobre. Mam na to nadzieję. Sofii się nie podoba. To jest ketchup, mówię od razu. Połąchaj to. Twaróg. Tak naprawdę to nie lubię twarogu, ale jeśli na przykład coś gotować z nim, to jeszcze nigdy nie próbowałam tak, żeby coś z nim przygotować. Ja kocham twaróg. A ja nie lubię. Naprawdę. Ze śmietanką, z cukrem. Stawcie łapki do góry, jak ktoś lubi. Jak ktoś też nie lubi, to też łapkę do góry, bo to jest perfekto. No, ja nie lubię. Nie. Jeszcze trochę to pomieszam. Leci na mnie to wszystko. Możemy już to odstawić. Teraz potrzebujemy mąkę. Mąkę i jedną łyżeczkę taką. Taką łyżeczkę sody. Teraz chcę to tam nałożyć. A Sofia teraz... To jest za mała. Sofia teraz wyciągnie miseczkę. Dobrze, taka już może być. Wsypujemy sodę i mąkę. Ja jeszcze teraz trochę wymieszam, bo tam z dołu była soda, więc potrzebuję, żeby to było dobrze wymieszane, bo tak jest napisane. Naprawdę. Naprawdę jest tak napisane. Teraz będziesz mi wsypywać, dobrze? Wsypywać to tu? Ale ostrożnie, proszę. Wsypuj. Dobrze. Teraz to potrzebujemy wymieszać tak dobrze, tak bardzo dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Żeby to było takie ciasto jakby. Wlewamy teraz. Patrzcie, mamy olej. Nowe. Dawaj. Powiem ci stop. Ale gęsty. No. Nastia? Osiu. Dużo potrzebujemy oleju. Już. Teraz musimy postawić garnek na kuchienkę, żeby się gotowało nasz olej. Gotował. Dobrym sposobem na sprawdzenie tego, czy jest olej ugotowana, to jest chlapnięcie troszeczkę wody. Weźmiemy trochę wody.
Jest gotów? Nasz Alek się ugotował! I co teraz? Pączki? I teraz tak, ale nie takie duże. Teraz ci pokażę jakie. I robimy taki okrągły pączek. Kręgosłup. Mam nadzieję, że się uda. Ściągnięty. Kręgosłup, proszę mnie, nie bał się cię. To jest glut. Nie. To teraz będę wkładać pączek. Wzięłam pączek, taki okrągły, tu. I teraz będę go wkładać powoli, bardzo powoli, żeby się nic nie stało. Ułożyłam pączek. I weź mój. Niech się gotuje. Dawaj, włóż mi go tu. Czekaj, daj mi ostrożnie. Bierzemy ostrożnie, powoli. Jest. No i gotują się raczej. Mam na to nadzieję bardzo, bo chcę spróbować już to, bo nigdy nie lubiłam twarogu i chciałabym go polubić. I teraz już nasze pączki się gotują w garnku i mam nadzieję, że będą bardzo dobre, więc teraz je jeszcze trochę wymieszam. Tu jest, jest papier kuchenny. Taki. Już. Żeby wyłożyć nie były nasze takie pączki. Maślane. Tak, żeby mamy tu talerz mamy tu talerz z papierkiem, z kawałem papieru, żeby nasze pączki były nie aż tak stłuszczone.